Siemanko, moi mili. Dziś trafiłam przypadkiem na takie opuszczone gospodarstwo, bardzo urokliwe. Z tego co widzę, być może w pełni wyposażone. Zaczęłam tutaj zwiedzanie właśnie od pierwszego pomieszczenia, w którym widzę fajne kredensy. Szafki kuchenne. Z wszelaką zawartością. Nie wiem jeszcze co dalej. Leży długo opuszczone po pajęczynach. Także jestem bardzo ciekawa, co tutaj jeszcze znajdę. Bardzo ładne meble. Stare, jakieś z lat 50. zapewne. Ten jest bardzo piękny też mebel. Tu też bardzo ładne mamy sklepienia łukowe. Ekstra po prostu. Także idę, kochani, zobaczyć, co dalej. Bo dopiero tutaj weszłam. Nie wiedząc, czy wejdę w ogóle, także nie wiedząc, co mnie tutaj spotka. Dalej nie wiem. A gospodarstwo jest spore, bo tam jest jeszcze drugi budynek mieszkalny. I jeszcze jakieś gospodarcze, także ciekawie się zapowiada. Chodźmy zatem dalej. Tutaj są drzwi oficjalne. Ale piękne w ogóle tam jest wejście na górę, taki łuk. Tutaj przejście do pomieszczeń gospodarczych. Nie wiem. Trudno powiedzieć. No to by wyglądało. Coś ala chlewik. Prosto w pajęczynę, oczywiście. Jak żeby inaczej. Dobra, tutaj nie widzę nic takiego. O rany. Nic takiego ciekawego, więc idę dalej. Tu mnie ciekawi. Co tutaj jest? Aha, chlewy. Ciekawe. Myślałam, że to też część mieszkalna. A nie, to jest taka stodoła mniejsza. Tutaj mieliśmy jakiś chlew, po prostu ktoś tu trzymał sobie świnkę. Ktoś tam idzie, pan ludzi jakiś przy głównej drodze. Jakieś dzieciaki i inni. Także idę, kochani, zobaczyć na tę górę, co tam mnie czeka. Pajęczynę mam na głowie. Czad po prostu. Słodki. Wygląda, że da się wejść. Bez problemu raczej. Choć trochę miękkie się wydają. Doszło do jakiegoś plądrowania zapewne. Ale piękna toaletka, słuchajcie. Coś niesamowitego. Jakie łóżko. Ekstra. No szkoda, że to wygląda w takim stanie. Matko. Jak to ludzie zdemolowali wszystko. Powiem wam. Gdyby nie to, że jest taka demolka, to byłoby przepiękne miejsce jak zawsze. Pięknego. Niesamowite. Kurczę. Niemalże pełne wyposażenie, zdjęcia dzieci. Jakieś święte obrazy. Tam mnie trochę widać z wioski, więc będę starała się być w miarę cicho i latarką nie świecić po oknach. Kurczę, niesamowite. Piękne obrazy. Dobra, przerwa na zdjęcia, bo coś pięknego. Powiem wam, cofnęłam się do tego pomieszczenia. Też chciałam się mu bliżej przyjrzeć. To są przepiękne meble, słuchajcie. To jest przepiękna też szafa. Wszystko jest cudowne po prostu. Wspaniałe drewno. No to co teraz, tak? Kurczę, niesamowite po prostu. Ten stary zamek w drzwiach. No i ta cudowna toaletka, po prostu rewelacja. Bardzo podobne meble do tych, które wam pokazywałam w innym domu, który to oceniłam jako nawiedzony. Tutaj znalazłam jakaś stara moneta. A, stare 2 grosze, nie, 2 złote, czy 2 grosze? 2 złote. A to jest 5 groszy współczesnych.
Także kochani, chodźmy dalej. Książeczka Zdrowia Dziecka. Rzeczpospolita Ludowa. Dom jest okropnie splądrowany. To jest po prostu straszne. To jakieś kartki z komunii, ze świąt wielkanocnych. No i oczywiście standardowo jakaś Biblia bądź katechizm. Tu jest jeszcze wejście na strych z tego co widzę. A tam widać pomieszczenia gospodarcze. Tam się trochę nie chce rzucać w oczy. Bo jednak jest to wioska, w której ludzie mają oczy. O Jezu, patrzcie. Całkowicie wyposażone mieszkanko normalnie. Pomijając oczywiście fakt, że jest bałagan ogromny. O, tutaj coś innego znalazłam. Ktoś to pewnie to przyniósł. A może było w tym domu? Nie wiadomo. Powiem wam, że nie opisuję żalu. Nie mam słów, żeby opisać żal po tym domu i po innych domach, które tak wyglądają. Które ludzie tak po prostu niszczą. To jest coś niesamowitego, żeby tak taki potencjał marnować, prawda? Tam jest ktoś, jakiś człowiek idzie, więc się tak troszkę zczaje, że tak powiem. A tutaj mamy zdjęcie tych państwa zapewne, którzy tu mieszkali. Muszę się trochę chwilowo zatrzymać z filmem, bo tam widzę ludzi, którzy się kręcą obok. I chyba ostatnie pomieszczenie, jakie tu jest. O mój Boże, jaka piękna witrynka. Nie no, coś pięknego po prostu. Tutaj jakaś lalka. Jakiś krzyż. Złamany z czegoś. Coś pięknego z tym kredensem. Chyba mi coś jakoś nieostro się nagrywało, więc jeszcze raz włączyłam nagrywanie. Ten kredens bardzo ładny, prawda? Taka szklana witryna. Mam jakiś młynek do pieprzu. Kartki pocztowe różne. Wszelakie rzeczy, jakie tylko się da znaleźć. No i ta creepy lalka do tego. Powiem wam, że właśnie fragment gumy do rzucia zjadłam z wrażenia. A, no i tutaj byliśmy. Bo tu stąd przyszliśmy, tylko poszłam w tamtym kierunku. Tam. Aha, wyszliśmy to dookoła, słuchajcie. Taka ciekawostka. Jak to możliwe? Nawet nie wiem. Tak się zapatrzyłam na przedmioty tutaj, które były w tym domu, że zupełnie nie wiem, jak to się stało. Powiem wam, niesamowity jest ten dom. Staram się zatrzymać na tych przedmiotach. Jednakże muszę mieć na uwadze też to, że ktoś może mi tutaj widzieć. Także staram się być w miarę szybka, a jednocześnie i dokładna. Żeby nic fajnego nie pominąć. Ten kredens jest ekstra. Tam nie wiem, czy zauważyliście na górze ten krzyż, taki świecznik. Ciekawe. Tu mamy jakieś naczynia i jakąś Matkę Boską. Ciekawe, co tutaj w środku jest. Raczej jakieś tylko słoiki. Także kochani, idę zobaczyć, co tam jeszcze na tym strychu. Tutaj jedyne, co pominałam, to chyba wejście oficjalne do tego budynku, bo oprócz tego, że były tam schody takie właśnie stąd. Tam jest w ogóle ta wiocha, więc muszę troszkę uważać. Wydaje mi się, że tam jeszcze było drugie wejście, takie ze schodkami z zewnątrz. Nie wiem, bo się nie przyjrzałam z zewnątrz temu budynkowi. Natomiast jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, bo tam obok jeszcze drugi budynek widziałam. Jak mówię, no jak to na eksploatacji bywa, nie zawsze wszystko idzie zwiedzić. Zwłaszcza w środku dnia, kiedy ja tu jestem kompletnie niespodziewanie. Ale piękny strych. Słuchajcie, nawet szafa taka piękna na strychu się zachowała. Tam jest piękny widok. Spokój i cisza. I właśnie tam widziałam ten budynek. Zaraz tam zerknę. I się dowiem. Na strychu również dużo starych różnych gratów. W postaci przeróżnych mebli. Trochę jakichś ubrań porozrzucanych. Piwnicy nie widziałam w tym budynku. Chyba nie było. Niesamowity jest ten budynek.
Powiem wam, że tam chyba nic nie widzę godnego uwagi, więc pomału idę zobaczyć, co tam dalej jeszcze nas spotka. Powiem wam, co mnie tu jeszcze przegoniło dodatkowo, to te, no, gniazdo os, czy tam pszczół os, chyba os. No idę, także stąd, bo nie przepadam za tymi owadami. One też za mną nie przepadają, tak jakby. Ale niesamowity jest ten dom, powiem wam szczerze. Także powiem wam, naprawdę niesamowite jest to miejsce. Praktycznie pełne wyposażenie, gdyby nie to, że jest nieco zdemolowane. To byłoby naprawdę świetne. Idę zobaczyć, jeszcze się rozejrzeć po tym podwórzu. Mam nadzieję, że się uda coś jeszcze zwiedzić. Ale nie obiecuję, także jakby coś z wami żegnam. I jeżeli mi się uda coś jeszcze tam znaleźć, to się spotkamy w kolejnej części filmu. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się. Wyjaśniło się dokładnie tyle, że jest tutaj po prostu wejście do tego budynku z tej strony. A tam jest gigantyczna stodoła. Więc nie jest to budynek mieszkalny, tak jak myślałam wcześniej. Ale myślę, że warto zobaczyć. Tak czy tak ciekawe, prawda? Podwórze, w ogóle pięknie tu jest. Szkoda mi tego domu strasznie. Tutaj mamy jakieś zabudowane. Też jakieś piękne meble. Skazane na zniszczenie całkowite. A tutaj jakaś sieczkarnia bodajże, czy coś takiego. Jakieś rolnicze rzeczy. Dobra, kochani, zerknę na tej stodoły i uciekam pomalutku. Tutaj jest widok na ten dom. On jest piękny, taki z kamienia. Częściowo śliczny. Patrzcie tylko na to. To coś, co już na jednym filmie u mnie występowało. I dowiedziałam się dzięki miłym moim oglądaczom, że jest to sieczkarnia, tak? Coś niesamowitego. Nawet nie da się jej całej pokazać, bo jest taka duża. Coś pięknego, naprawdę. Dla wszystkich miłośników takich rzeczy rolniczych. Ja to się na tym kompletnie nie znam, wiecie. Głupio mi powiedzieć, ale jestem kompletnym mieszczuchem, który w ogóle nie był nigdy nawet na wsi konkretnie, jakoś porządnie. Ale wiem, że jest to na pewno ciekawe. W dobrym stanie raczej, na mój gust. Są tu jakieś napisy, może komuś coś to mówi. Bardzo ładne. Piękne. Tutaj też jakieś pomieszczenie, w którym coś ciekawego się zachowało. A mianowicie jakiś stół do jakiejś pracy. Nie wiem, co to jest. Wygląda jak wielka śruba, ale to nie jest zapewne wielka śruba. Tylko jakiś inny przyrząd. Chcę zobaczyć, co jeszcze w tej stodole ciekawego. Piękne miejsce, naprawdę. Najgorsze jest to, wiecie, co mnie wkurza? Jak coś tu wygląda, jakby ktoś z buta, z traktora wjechał w to, kuźwa, tą bramę i ją wypierdzielił. Jest to przykre strasznie. Nie mam szacunku do niczego i to jest okropne. Wspominałam takie gospodarcze pomieszczenia, ale chyba się nie tam wracać, bo nie chcę tu podpaść na wiosce, a wiecie, tutaj, że tak powiem, jest blisko mieszkańców. Ich słychać i mnie też pewnie słychać. O kurczę, patrzcie tutaj. Jaki piękny wóz. Co tam mamy? Tu jest nawet wejście na górę. Ale miejsce świetne. Naprawdę niesamowite. Powiem szczerze, czuję się tak, jakbym się przeniosła w czasie. Na przykład to jest niesamowite. Cokolwiek to jest, też jakaś, podejrzewam, czy sieczkarnia, czy jakieś inne urządzenie. Ale naprawdę niesamowicie to wygląda. Pięknie. Tutaj na górze zerknęłam, ale jest tu niemal pusto. Praktycznie nic takiego ciekawego nie widzę. Więc chyba pozwolę sobie raczej zejść. I zobaczymy ten wóz jeszcze. Ciekawe miejsce, nie powiem. I to takim zupełnie przypadkiem zostało znalezione. A patrzcie, tu jest coś do orania, jak to się zwie. Coś pięknego. Brona, czy jak to się nazywa. Fajne. Słyszę tu bardzo blisko ludzi, więc muszę być chwilkę cicho. Niesamowite.
że jeszcze to nie koniec atrakcji, bo jeszcze tutaj mamy kolejne pomieszczenia gospodarcze, w których są niezłe sprzęty rolnicze. Cokolwiek to jest. Ale powiem szczerze, bardzo dobrze wyposażone to gospodarstwo było. Wręcz jak bym powiedziała bogate. Tam też jest coś ciekawego, patrzcie na to. Ale czad. Świetne. Ja się na tym nie znam, ja was bardzo przepraszam za głupoty, które gadam o sprzętach rolniczych. Ale naprawdę nie znam się. Ale wiem, że jest to ciekawe i doceniam to, że to jest fajne po prostu, tak? Najprościej umiejąc w słowach. Spróbujmy tutaj wejść, coś jakieś drzewo wyrosło. Ale fajne. Świetne. Kurczę, powiem wam, że bardzo mi żal tego miejsca, że tak się to potoczyło. Bardzo. Naprawdę odczuwam żal, jak w takich miejscach jestem. Że one się marnują. Smutno mi, powiem wam, z tego powodu. Bo to jest jakiś wielki potencjał. Czyli cały dorobek życia, całe... Nie tylko dorobek życia, tak jak my teraz w miastach mamy, tak, że nasz dorobek to jest telewizor, kanapa, jakieś kurcze, kupujemy ubrania czy coś, drogie rzeczy, które są nic nie warte. Ktoś to kupował, dbał o te pole, siał ziarna, dbał o to, żeby to pole dawało plony, oddawał temu całe serce, tak? Podziwiam, naprawdę podziwiam rolników i powiem szczerze, niesamowite to wszystko. Wielki żal, tylko że to się marnuje, naprawdę. Nie umiem znaleźć słów na to. Wspaniałe budynki i uległy prawie całkowitemu zniszczeniu. Jakże ten dom. Dzięki wam wszystkim, żegnam się pomału z tym miejscem. Super było. Trzymajcie się.